REM nie jest nawet cechą najmłodszych gatunków. Dziobak spędza w fazie REM 6 razy więcej czasu niż człowiek. To najstarszy gatunek jajorodnych ssaków, który żył już za czasów dinozaurów. Być może nawet dinozaury miały fazy snu REM. Nie możemy niestety spytać, co im się śniło. Sen REM ze współistniejącym zjawiskiem marzeń sennych jest w przyrodzie powszechny. Występuje przez całe nasze życie. Obserwuje się go także u różnych gatunków zwierząt. Czy jednak sam fakt, że REM występuje u nas wszystkich, oznacza, że ma on jakiekolwiek znaczenie biologiczne? Czy marzenia senne są niezbędne do przetrwania gatunku? Co mogłoby się zdarzyć, gdybyśmy przestali śnić? W latach 70. badaczka snów wpadła na pomysł pozbawienia badanej grupy studentów marzeń sennych. W laboratorium studenci byli budzeni pod koniec każdej fazy snu głębokiego, tuż przed rozpoczęciem fazy REM. Okazało się, że ludzie ci zaczęli śnić na jawie. Za każdym uczestnikiem eksperymentu chodziła osoba pilnująca, żeby badany nie zdrzemnął się w ciągu dnia. W ten sposób z każdą dobą narastał deficyt snu REM. Ochotnicy zaczęli zgłaszać występowanie omamów. Wydaje się, że przymus śnienia jest tak silny, że w przypadku pozbawienia snu REM mózg za wszelką cenę stara się go sobie odebrać. Nawet jeśli oznacza to sny na jawie. Na dr Cartwright czekała jeszcze jedna niespodzianka. Na zakończenie eksperymentu studentom pozwolono normalnie się wyspać. Ku jej zdumieniu sen ten zawierał ogromną liczbę faz REM, które w sumie stanowiły o wiele większy procent snu niż normalnie. Zupełnie jakby mózg odbierał sobie utracone marzenia senne. W przypadku pozbawienia fazy REM mózg nie tylko jest jej spragniony. Przy nadarzającej się sposobności zaczyna generować marzenia senne wcześniej, a pierwsze z nich trwa dłużej, jest bardziej intensywne i wiąże się z częstszymi ruchami gałek ocznych niż normalnie. Zupełnie jakby natłok snów miał wyrównać uprzedni ich brak. Jednak podstawowe pytanie brzmi, czy musimy śnić? Nic nie dzieje się przypadkowo. W naturze nic nie występuje bez przyczyny. Każdy przeżywa marzenia senne kilka razy w ciągu każdej nocy. Ludzie, którzy twierdzą, że im się to nie zdarza, po prostu nie pamiętają żadnego snu. To cecha osobnicza każdego człowieka. Jeśli więc wierzyć w ewolucję gatunków jako warunku ich przetrwania, trzeba założyć, że zjawisko to czemuś służy. Możemy nie znać jego sensu. Mamy wiele teorii i hipotez, lecz trudno uwierzyć, że dzieje się tak zupełnie bez powodu. Po co więc śnimy? 40 lat po oryginalnym doświadczeniu z pozbawieniem snu jesteśmy bliscy znalezienia odpowiedzi na to pytanie. Ten film nagrali rodzice 6-letniej Robin Jenkins, których niepokoiły jej niezwykłe dolegliwości. Masz je? Kiedy Robin odczuwa jakiekolwiek emocje, mięśnie jej wiotczeją i przewraca się. Oznacza to konieczność unikania wszelkich silnych wrażeń. Czynności takie jak pływanie, gry, oglądanie telewizji są dla niej właściwie niedostępne. Nie może sama się bawić, jeździć na rowerze. W jej życiu nie ma miejsca na zabawę.
Robin, możesz wstać? Robin cierpi na zaburzenie snu REM zwane narkolepsją. Narkolepsja jest spowodowana nagłym występowaniem fazy snu REM na jawie. Zwykle zasypiamy wtedy, kiedy chcemy to zrobić. Sen REM pojawia się w określonych porach nocy. Jednak równowaga między snem REM a jawą może zostać zachwiana. W takim przypadku sen REM, podczas którego występują marzenia senne, może pojawiać się w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Jedną z cech snu REM jest porażenie mięśni. Co się stanie, jeśli wystąpi ono na jawie? Mięśnie nagle odmawiają posłuszeństwa. Utrata napięcia mięśniowego jest nazywana katapleksją i stanowi główny objaw narkolepsji. Katapleksje wywołują zwykle silne emocje. Może to być gniew, podniecenie lub radość. Podczas ich przeżywania u chorego pojawia się faza REM i następuje nagła utrata napięcia mięśniowego. Annie Everson zachorowała na narkolepsję w wieku 30 lat. Przedtem prowadziła aktywny tryb życia. Teraz doświadcza 3-4 ataków katapleksji dziennie. Mimo że stale towarzyszy jej opiekunka, nawet zjedzenie obiadu z przyjaciółmi jest dla niej bardzo trudne. Cały czas jestem zupełnie przytomna. Wszystko słyszę. A jeśli mam otwarte oczy, to również wszystko widzę. Czuję się jak marionetka, której odcięto sznurki. Podobnie jak inne ofiary katapleksji, Annie wkroczyła w odmienny stan świadomości. Jej mózg śni, mimo że jest przytomny. Mieszanka jawy i snu REM jest przyczyną halucynacji, w których sny z fazy REM przenikają do świadomości. Stan ten powoduje, że wiele ofiar narkolepsji nie odróżnia marzeń sennych od rzeczywistości. Życie w marzeniach sennych jest dla mnie równie realne jak to na jawie. Po przebudzeniu nie mogę przestać śnić. Czasem przez cały dzień znajduję się w świecie ze snu. Śnię na jawie. Niewielu lekarzy potrafi zdiagnozować narkolepsję. Z powodu halucynacji u chorych tych często rozpoznaje się schizofrenię. Osoba, która nie słyszała o narkolepsji, może źle interpretować jej objawy. Lekarze często sądzą, że chorzy ci mają zaburzenia psychiczne. Średnio rzecz biorąc, przed postawieniem właściwego rozpoznania chorzy zasięgają porady około 20 lekarzy. Prawie zawsze najpierw diagnoza wskazuje na chorobę psychiczną. W San Francisco naukowcy pracują nad lekiem na narkolepsję. Przy okazji coraz lepiej poznają funkcje, jakie spełnia sen REM. W Centrum Badania Narkolepsji na Uniwersytecie Stanforda dr Emmanuel Minio hoduje psy cierpiące na narkolepsję.